Siemanko panowie, to co? I panie, zadowoleni po świętej wojnie? Siada nam wszystko, słuchajcie, siada nam poniżej 59 bramek, siada nam plus 4,5 handicap na Wisłę, siada nam powyżej bramek Michała Daszka, powyżej bramek Aleksa Dujszebajewa, także siada nam 4/4 trafione typy. Mają rozmach skurwysyny. Bardzo nas to cieszy, słuchajcie, no i wszystkim cieszy mnie to, że była to zajebiście ciekawa święta wojna. Tak jak wspominałem we wcześniejszym filmie, drużyny naprawdę postawiły bardzo wysoką poprzeczkę. To była klasyczna święta wojna, czyli 22 minuty kar, remis, zawieszenia zawodników, afera na konferencji prasowej. Takie święte wojny kochamy. Jak będzie teraz w sobotę, za chwilę się za to zabieram. Jeszcze na wstępie konkursik. Dajcie łapę w górę, dajcie suba kanały i wpisujcie w komentarzu dokładny wynik spotkania tego sobotniego, ostatniego o Mistrzostwo Polski pomiędzy Vive Kielce a Wisło-Płock. Dokładny wynik spotkania i który zawodnik rzuci największą ilość bramek. Łapa, sub i jedziemy z tematem. Poszło, nie? Poszło, dobra. Ale twój kanał płaci. O, LeBron! Lewandowski 3-0! Lejno meczy! Oh my God! Skąd ale gol! Co za bramka! Co za bramka! Ho! Ależ to była święta wojna, no święta wojna powraca w najlepszej odsłonie, no jest to naprawdę zajebista reklama polskiej piłki ręcznej. No na taki mecz czekałem, takiego meczu oczekiwałem i taki mecz dostałem. Naprawdę dostaliśmy bardzo ciekawe spotkanie, w której to Wisła Płock na początku naprawdę narzuciła bardzo fajne tempo, stawiając no, żelazną defensywę, no bo Vive rzuciło w pierwszej połowie tylko 11 bramek i pierwsza połowa skończyła się wynikiem 14-11. No i wtedy wiadomo, jak to Vive musiało mieć naprawdę niezłą rozprawę w szatni, żeby wejść na to drugie spotkanie w dużo lepszych nastrojach, ale po kolei, może od początku. No na pewno zawsze na plus zasługują strzelcy bramek, no i oczywiście jest to Michał Daszek, Aleks Dujshebajew i Agina Galde, którzy tych bramek rzucili najwięcej. Nie zabrakło oczywiście kontrowersji, jeśli chodzi o sędziowanie, no ale to w przypadku świętej wojny jest już chyba tradycja. Ciężko sędziować takie spotkanie, nie oszukujmy się, bardzo ciężko, dlatego że jest tam bardzo dużo emocji, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych oczywiście. Sędziom bardzo ciężko cokolwiek zdecydować, ale czy ja wiem, czy wczoraj źle sędziowali? Jeśli źle sędziowali, to sędziowali źle zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony, co jest według mnie bardzo dobrze. Może skupmy się na tym, że wypada na następne spotkanie, dostali zawieszenie i karę chyba 2000 zł zarówno Kulesz, jak i Sulicz. Zobaczmy sobie na tę sytuację. Tutaj Sulicz, tutaj widzicie w rogu ekranu, zaatakował Aleksa, a tutaj Kulesz no kopnął Sulicza bodajże, także tak to wygląda. Zawodnicy nie zagrają, wydaje mi się, że jest to większe osłabienie mimo wszystko dla Kielc, no bo Kulesz tą siłą ofensywną naprawdę straszył. No i zobaczymy, jak Kielczanie sobie poradzą z tą stratą. Sulicz co prawda nie rzucił żadnej bramki, jest to podstawowy kołowy, ale myślę, że jak zagra Żabić albo Piechowski, to nie będzie aż takiego wielkiego dramatu, jeśli chodzi o Wisłę Płock. Skupmy się na samym spotkaniu, słuchajcie. No na pewno Wisła Płock zagrała bardzo dobre zawody w pierwszej połowie w obronie. Adam Morawski, którego wspominałem, no naprawdę kapitalne zawody, ale ja jestem przyzwyczajony do tego, że Adaś po prostu prezentuje światowy poziom już naprawdę od kilku sezonów, więc nie jest to dla mnie jakaś niespodzianka. Wisła Płock naprawdę grała bardzo konsekwentnie w obronie, potem szli często z kontratakami, oczywiście Michał Daszek tam brylował, no i rzucali łatwe bramki. W drugiej połowie było już nieco inaczej, słuchajcie. Vive wyszło tak, że po pierwszych 11 minutach bodajże było 6-1 dla Vive, więc to Vive objęło prowadzenie już w 40 minucie. Ponieważ też postawili bardzo twardą obronę, Czupara się obudził w bramce. No i było to naprawdę bardzo ciężkie dla zespołu z Płocka, który nie miał jakiegoś pomysłu, bo Moja też nie bardzo kierował tak jak powinien tym środkiem rozegrania i brakowało po prostu pomysłu, zarówno z rzutu z drugiej linii, do grania do koła, którego w ogóle tak naprawdę nie było w tym meczu. Skrzydłowi, no nie dziwi mnie także Krajecki, no mój też dobry znajomy, jakoś niedobrze funkcjonuje w tej Wiśle ostatnio, chyba nie ma formy, no ale nic, tak to już jest. Więc Vive, słuchajcie, w pewnym momencie wygrywało już różnicą 3, albo 4 bramek, teraz nie pamiętam. No i wydawało się, że ten mecz już jest rozstrzygnięty, bo oni wygrywali bodajże w 55 minucie różnicą 3 bramek. No i proszę, końcówka należała oczywiście do Wisły, która grała u siebie, niesiona tym dopingiem. A więc mecz zakończył się w ostatnich sekundach rzutem Michała Daszka. Także Michał, dzięki jeszcze raz, bo mieliśmy na Ciebie postawiony over 5,5, a Ty w ostatniej minucie rzuciłeś swoją 6. bramkę, dając remis swojemu zespołowi. Także, no jak to może wyglądać w rewanżu? No, jak to może wyglądać w rewanżu? No nie oszukujmy się, faworytem jest Vive Kielce, ale kurs 1,25 no nie bardzo kusi. Nie oszukujmy się też, że Hala Legionów to jest jaskinia lwa. No naprawdę, to co tam się dzieje w tych oprawach meczowych i jak ci kibice funkcjonują. Oczywiście nie ujmując nic kibicom z Płocka, bo tam też jest zawsze kapitalna atmosfera i to są fanatyczni kibice, takich jakich kochamy, takich jakich lubimy. No ale naprawdę zobaczmy sobie, jak to wygląda w Kielcach, bo ciężko się tam gra. Przekonało się o tym Paris Saint-Germain, które dostało baty 10 bramkami. Zobaczmy na kursy. 1,25, 9,50 na remis, no ale tutaj jakby był drugi remis z rzędu, to ho-ho. I aż 4,90 na Wisłę Płock. Jaki to może być mecz? Czy to może być mecz do jednej bramki? Nie, słuchajcie. Znowu idziemy w handy na Wisłę. No tym bardziej, że Bookmacher daje nam 1,52 na 5,5 bramki dla Wisły Płock. Coś takiego. No wydaje mi się, że no nie ma opcji, że Wisła odpuści. No dlaczego miała odpuścić? Miałaby odpuścić. Tym bardziej, że Wisła Płock to jest zespół, którym po prostu dobrze się gra w hali Legionów. I oni to naprawdę ostatnio pokazywali, że dobrze się tam czują, dobrze tam grają, lubią mieć tą presję widocznie trybun na sobie. Więc 5,5 handicap, wydaje mi się, że to też będzie wojna, że tam nikt się nie odstawi, że to będzie podobne spotkanie do ostatniego. Naprawdę, no tych afer, słuchajcie, trochę było. No bo już mówiłem, Sulicz, Kulesz wylecieli. Tutaj po konferencji Talan Duyszebajew spiął się z dziennikarzem z Płocka i tam padły też niezłe słówka. Była też akcja Wlada Czupary, który spiął się z Michałem Daszkiem, ale to była raczej taka sytuacyjna akcja, więc ja tego bym nie oceniał jako chamskie zachowanie. Więc no święta wojna po to powraca w najlepszym wydaniu. To co kochamy, słuchajcie, i takie mecze lubimy. No tak, ale zastanów się już nad samym typowaniem. No 5,5 wydaje mi się bardzo sensowne. Nie widzę tam sensu dawania handicapu na Vive, no bo tam może zdarzyć się wszystko. Wisła Płock nie odpuści. Wisła Płock to jest ich ostatni mecz. Tak jak Michał Daszek powtarzał w wywiadzie, to jest ich ostatni mecz w tym sezonie. Oni muszą zostawić całe serducho, zostawić całego siebie, zagrać na maksa. Zobaczymy, co tam się okaże. No i liczba goli. No i tutaj mam problem, bo tak jak ostatnio dobrze mi się udało wytypować ten poniżej 59,5, no to tutaj co? Znowu idziemy w under, no tutaj dostajemy 57,5, więc to już jest trochę mniej. No ale czemu nie? Nie ma Kulesza, więc wydaje mi się, że znowu postawimy twardą obronę zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No to co? Poniżej 57,5, dlaczego nie? Dlaczego nie? Tak trzeba zagrać ten typ. No i oczywiście zawodnicy. Zawodnicy, których jeszcze nie ma linii na buku, ale mam nadzieję, że będą. Ja znowu idę śmiało w Michała Daszka, overek. Dlaczego? Michał Daszek to jest oczywiście specjalista od rzutów karnych, więc wydaje mi się, że że Wisła będzie miała te 2-3 karne. No i oczywiście bardzo zawsze szybki w kontrataku. Dlaczego nie? Overek na Michała jak najbardziej. No i Aleks, który rzuca rzutami z drugiej linii, mimo że jest taki niski, a w ogóle on nawet nie skacze, po prostu rzuca, bierze piłę i rzuca po kapitalnych zwodach. No i wpada. Też bym na niego tutaj postawił, tym bardziej, że on jest lekko podrażniony po tym faulu Sulicia na nim, więc wydaje mi się, że jak najbardziej będzie trzeba postawić oczywiście overek na Aleksa, overek na Michała Daszka i ja myślę cały czas poniżej tutaj De Toledo. Ostatnio udało mi się trafić De Toledo. De Toledo to nie jest jakiś taki zawodnik, który w ważnych meczach dobrze się spisuje, więc wydaje mi się, że to ma sens. No i co, liczymy znowu na takie samo spotkanie jak w Płocku, na emocje, na walkę, na kary, na zawieszenia, może nie, na zawieszenia może nie, na kapitalne parady bramkarzy, na fajne bramki i tego się trzymajmy, że ta święta wojna nie zawiedzie, a ja jestem pewien, że nie zawiedzie, no bo mierzą się ze sobą dwie naprawdę sprawdzone polskie marki. Ja niestety nie zobaczę tego meczu. Już żałuję, nie wiem dlaczego, ale mecz jest o 17:15, a ja w tym momencie jestem w samolocie, słuchaj, lecę dla was specjalnie na Wembley, dla Krystianka, Bielonka, lecimy na Bielsona, lecimy na Charlton, Sunderland, na Wembley, walka o Championship Ligi Angielskiej, potem zaprosił mnie Krystian na afterek, na pomeczu, także tam się widzimy. A wracając do samego spotkania, myślę, że powiedziałem całkiem sporo o tym meczu. Mam nadzieję, że znowu się wszystko sprawdzi, że znowu wszystko siądzie, że będziecie znowu wysyłać trafione kupony. Jeszcze na wstępie powiem, wbijajcie tutaj na naszą grupę, wbijajcie na kanał Telegram, na aplikację mobilną, bo tam codziennie dostajecie typy. Wiemy, że wszystko zmienia się w Buku, ja w kalejdoskopie, więc tam wszystko na bieżąco wbijajcie. Dajcie łapę, dajcie suba. No i co? Życzę powodzenia zarówno ekipie z Kiel, zarówno ekipie z Płocka. Niech wygra lepszy, niech to będzie naprawdę klasyczna, dobra, święta wojna jak w pierwszym spotkaniu. No i niech po prostu piłka ręczna trzyma się na takim poziomie w Polsce, jakim się trzyma. Mówię o tych dwóch drużynach, bo wiemy jak jest z resztą, ale to nie temat na ten film. Także dziękuję za uwagę, jeszcze raz proszę was o łapę, o suba. No i co? Widzimy się już, słuchajcie, z Wembley, także tyle. Siemanko!